przedstawię krótki wykład dotyczący rozwiązań, koncepcji, trendów pewnych, które wiążą się zarówno z konfliktem, jak i później po wybuchu wojny w lutym 2022 roku w Ukrainie. Powyżej w prawym górnym rogu znajduje się sentencja, która zachęca i wskazuje systemowość pewnych procesów, systemowość budowy. I tutaj już w tym miejscu chciałbym wyrazić pełne zadowolenie i z tego, co dzieje się w naszej artylerii po tworzeniu wojsk rakietowych i artylerii. Ale przechodzimy stricte do tematu, plan wykładu, krótkie wprowadzenie, dlaczego ten, a nie inny temat akurat. Następnie powiem o ogólnych i praksologicznym ujęciu aspektach systemu walki, systemu rażenia oraz o warunkach integracji. Jest to zasadnicza część wykładu, następnie właśnie wspomniane przeze mnie przeobrażenia, zmiany, trendy, pewne rozwiązania, koncepcje. Co z tego już wynika, co z tego może wynikać w perspektywie. I wnioski na koniec wykładu. Dlaczego temat jest ważny? Rozpocząłem, jak już zaawizowałem, od konfliktu i tak dalej, ponieważ pierwsze analizy, które wskazywały po ofensywie letniej z roku 2014, przypomnę lipiec, sierpień, następnie mieliśmy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Newport w Walii, 4-5 września, jeśli dobrze pamiętam, roku 2014, porozumienia mińskie, które następnie zostały zerwane, wprowadzono bardzo dużo środków od grudnia roku 2014, w tym i artyleryjskich. Federacja Rosyjska wprowadziła na te tereny zajęte w Republice, na wschodzie Ukrainy, w Republice Ługańskiej i Donieckiej, potocznie zwanej Donbasem, i rozpoczęła się ofensywa zimowa, styczeń, luty roku 2015. Tutaj pierwsze wnioski czytałem w opracowaniu doktora Filipa Carbera w tej prezentacji. Tutaj jest po prawej stronie pierwszy slajd. Posiadam w całości ten materiał. Bardzo ciekawe wnioski. Pan doktor Carber jest profesorem Georgia Town University, prezesem Fundacji Potomak. Został zaproszony przez rząd ukraiński, ukraińskie siły zbrojne i zjeździł wzdłuż przez cały ten przygraniczny rejon wtedy już po tej ofensywie zimowej w roku 2015 i w maju opublikował już te wnioski. Później ukazał się artykuł w czerwcu na łamach Armii Magazine, też w którym brał pan profesor Carber udział w opracowaniu jego na temat wojny nowej generacji, rosyjskiej wojny nowej generacji. Ponadto tutaj mamy w przypisie wskazane wnioski, doświadczenia z listopada 2016 roku dotyczące rekomendacji z wojny w Ukrainie. I tutaj według tego Centrum Europejskich Analiz Politycznych około nawet do 85% ogółu strat spowodowanych było użyciem artyleryjskich środków rażenia, przede wszystkim masowym użyciem artylerii rakietowej, ale rufowej również, moździerzy. I tutaj należy stwierdzić, że ta tendencja utrzymuje się w dalszym ciągu. Następnie tutaj cieszę się, że jest przedstawiciel, który uczestniczy wtedy ze mną, odwiedzili nas przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w kwietniu 2016 roku, gdzie dzielili się doświadczeniami, które to, szanowni państwo, były takie w telegraficznym skrócie. Masowość użycia, o której już wspomniałem, pojawiło się mnóstwo dronów po stronie Federacji Rosyjskiej. Siły ukraińskie były początkowo sparaliżowane, ponieważ występowało takie zjawisko, że po przelocie dronów za około 12-15 minut następowało uderzenie rakietowe bądź ogień artylerii rakietowej czy też artylerii lufowej. Było to trzymanie pod presją i ta świadomość w pewnym stopniu
paraliżowała poczynania. Masowe użycie środków radioelektronicznych do, jako przeciwdziałanie tymże systemom. Dało się zauważyć w tym pierwszym okresie. I tutaj byliśmy pytani wtedy przez stronę ukraińską w czasie tej wizyty, co zrobić z tą artylerią. I tutaj właśnie rosyjską, która takie straty zadaje, podpowiadaliśmy o tym, ażeby szukać proaktywnego sposobu zwalczania, wykrywać, identyfikować, śledzić artylerię wtedy, kiedy ona jest jeszcze nieaktywna ogniowo, we wszelkiego rodzaju rejonach wyczekiwania, ześrodkowania, na drogach marszu, w początkowym okresie zajmowania stanowisk ogniowych, ale jeszcze przed otwarciem ognia. Następnie konferencje w Akademii Sztuki Wojennej, tutaj publikacja, która się ukazała w 2019 roku, gdzie podzieliłem się pewnego rodzaju przemyśleniami na temat przeobrażeń w obszarach rozpoznania ognia, manewru i również uczestniczyliśmy tutaj z Uczelni Kalijskiej w konferencji w Kielcach i taka monografia się ukazała pod redakcją tutaj redaktorów wymienionych na temat państwa organizacji wobec wyzwań i zagrożeń, gdzie mówiłem również o pewnych wymaganiach operacyjnych, trendach, koncepcjach. To był rok 2018. Publikacja ukazała się w roku 2019. No i jeszcze konferencja tutaj w Karpówku, rok 2016, gdzie te zmiany przedstawiłem na Międzynarodowej Konferencji Artyleryjskiej. Zajmuję się artylerią, że tak powiem, w tej chwili w dalszym ciągu, z uwagi na zamiłowanie do tego rodzaju wojsk. I w roku 2022 zostałem zaproszony do Wielkiej Brytanii na ćwiczenie do Królewskiej Szkoły Artylerii w Larkhill. Było to ćwiczenie szczebla korpusu. Ćwiczącym była trzecia brytyjska dywizja zmechanizowana. Ćwiczenie pod kryptonimem Żelazny Smok. I króciutko, była to realizacja doradztwa specjalistycznego, merytorycznego. Szczebel ćwiczenia to Międzynarodowy Korpus Wojsk Lądowych. Brytyjczycy jako główni ćwiczący w centrum ugrupowania, dywizja amerykańska na prawym skrzydle i dywizja francuska na skrzydle lewym, jeśli dobrze pamiętam. Pracowałem w składzie Haikonu i uczestniczyłem w doradztwie specjalistycznym dotyczącym działania sił przeciwnika. Innymi słowy mówiąc, doradzałem, na co może być stać stronę przeciwną w zakresie taktyki, ale przede wszystkim zasad użycia i sposobów działania wojsk rakietowych i artylerii. W roli ćwiczących, jak powiedziałem, trzecia brytyjska dywizja i oćwiczano również zespół koordynacji działań powietrzno-lądowych. Taki element modny, potrzebny, modny może złe słowo, potrzebny, który ćwiczony jest w innych armiach, również i u nas, jeszcze w szczeblach dywizji, korpusu, odpowiadający za koordynację działań i uderzeń przez środki lądowe i powietrzne. Przejdę, Szanowni Państwo, jako że ten wykład ma również mieć walory dydaktyczne, do umiejscowienia, bo będę mówił o systemie rażenia, a więc rozpocznę od ujęcia walki jako kooperacji negatywnej, gdzie przyjmuje się, że jest to działanie wszelkie, co najmniej dwupodmiotowe, gdzie jeden drugiemu przeszkadza, stwarza trudności, a ten dzielny agonista, pewny własnej sprawności, stwarza sytuacje umyślnie trudne dla obu stron, byleby tylko utrudnić zadanie stronie przeciwnej. W praksologii teorią walki, organizacji walki zajmuje się agonistyka, a także agonologia. Rozważania o walce mogą być prowadzone z punktu widzenia psychologii, socjologii, etyki, a nawet estetyki. I przechodzimy tutaj na podwórko bardziej wojskowe, gdzie jest mowa o wojnie, działaniach, w ślad za tym działaniach wojennych, ponieważ jak powiedział Konfucjusz, wiedza zaczyna się od nazwania rzeczy, właściwego nazwania rzeczy, tak? Dosłownie mówiąc, od nazwania rzeczy po imieniu, abyśmy jednakowo jednolicie rozumieli pewne kwestie. I w działania
wojenne podzielone na działania zbrojne, z drugiej strony niezbrojne, a więc wszystko to, co wykonują niemilitarne środki, inne aniżeli siły zbrojne, w takim najbliższym podziale, w najprostszym ujęciu, rozumiane jako wszelkie zachowania się w toku wojny, a ich istotą jest walka zbrojna, rozumiana jako podstawowa forma zbrojnych działań wojennych, zbrojne starcie dwóch przeciwstawnych stron. W związku z tym, Szanowni Państwo, możemy mówić o systemie walki. Pisałem o tym w roku 2013, sprawdziłem, czy coś się zmieniło i natknąłem się na taki oto artykuł w Przeglądzie Sił Zbrojnych numer 1 z tego roku, pana Koniecznego, który pisał w kontekście Mission Command, czyli dowodzenia przez cele, i mamy składowe systemu walki i to rażenie, o którym będę mówił, a w nim umiejscowię artylerię, możemy widzieć jako jeden z podsystemów funkcjonalnych. Obok rozpoznania, zasilania, ochrony, rozumiane jako mobilność, przeciwmobilność i zdolność do przetrwania, czyli zachowanie żywotności. Trzy elementy, które wchodzą w skład ochrony. To wszystko powiązane oczywiście informacją, która jest wszechobecna, wszechokalająca, skutecznym, najlepiej naturalnym przywództwem. I te wszystkie systemy są od siebie współzależne, ponieważ każdy z nich posiada inne właściwości, aniżeli pozostałe, dlatego są współzależne, dlatego powinny się nawzajem uzupełniać. A więc mamy systemy walki, z kolei praksologiczne ujęcie systemu rażenia to scalenie pewnych elementów, inaczej mówiąc włączenie do całości wszystkich elementów niezbędnych. Będę mówił o tym oto elemencie, którym są wojska rakietowe i artyleria. Widzimy, że tutaj tych elementów jest sporo, jest ich coraz więcej. Bezpilotowe środki bojowe, środki rozpoznawczo-uderzeniowe, środki autonomiczne coraz częściej, które się pojawiają w przestrzeni walki. Obrona powietrzna, w tym przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, bo to są dwie składowe, zasadnicze. Obrona powietrzna jest tutaj pojęciem narzędziem, jest to często mylone. Artyleria okrętowa, rakiety marynarki wojennej, łącznie z rakietami, które są na wyposażeniu okrętów podwodnych. No i siły, środki walki radioelektronicznej, głównie ich ofensywne oddziaływanie. Można tutaj w ramach rażenia rozpatrywać właśnie, co jest rażeniem, co jest oddziaływaniem i tak dalej, ale to jest temat na inną, szerszą dyskusję, na inne rozważania. W ślad za ujęciem praksologicznym, warunkiem tejże integracji, że trzeba wszystko właśnie wkomponować w system, następnie dokonać integracji. To jest optymalna koordynacja. I mamy tutaj zgodność z ujęciem militarnym, ponieważ mówimy o czymś takim jak deconfliction, czyli ja to nazywam ładnie po polsku bezkolizyjne użycie i działanie. No i mówimy oczywiście o synergii i wspomnianej przeze mnie współzależności. Wyższym poziomem jest synchronizacja, czyli aranżowanie wszelkich działań co do celu, przestrzeni i czasu. Wniosek z tego, jaki wypływa, jest taki, że podsystem rażenia, zanim przystąpi do integracji z pozostałymi podsystemami walki, powinien być wewnętrznie spójny. Więc pierwszy krok, spójność systemu, a dopiero później przystąpienie do integracji z pozostałymi systemami, tak aby się wspomagać, a nie sobie przeszkadzać, działać bezkolizyjnie i uzyskać efekty właśnie synergii w kontekście współzależności. Podsystem artylerii jest oczywiście również, nie jest systemem jednolitym, można wyróżnić tutaj trzeba i należy podsystem rozpoznania, podsystem dowodzenia, podsystem środków ogniowych, amunicji, niektórzy wyróżniają tutaj środki ogniowe, a amunicję w logistyce traktują, a więc amunicji i logistyki artylerii byłby czwarty podsystem. W tym zależy od tego, jakie podejście zastosujemy, jest to tutaj takie skrócone, uproszczone, gdzie mamy trzy elementy: rozpoznanie, dowodzenie, podsystem środków ogniowych i amunicji, i to wszystko sprzężone z systemami wyższego rzędu, czyli systemem rozpoznania wyższego rzędu, dowodzenia i z innymi efektorami, które wchodzą w skład systemu
rażenia. Główne zadania systemu artylerii pozostały niezmienne. Jest to w dalszym ciągu wsparcie sił w walce bliskiej, bezpośredniej, zwalczanie środków wsparcia ogniowego, czyli swojego odpowiednika. Tutaj taki termin z angielska counter fire. Ja nazywam to walką kontrogniową. I w ramach tego prowadzony jest ogień przeciwbateryjny skierowany przeciwko bateriom artylerii i moździerzy. I te terminy zaproponowaliśmy jeszcze w leksykonie, który tutaj się ukazał, obronności, pod redakcją profesorów Wołejso i profesora Michała Huzarskiego. I następnie nowe wydawnictwo Encyklopedia Bezpieczeństwa Narodowego pod redakcją autorów z Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie te terminy zostały zawarte. I jeszcze szereg innych związanych z rażeniem, z postrzeganiem tych terminów dotyczących wsparcia ogniowego. Kolejne zadanie to niszczenie obrony powietrznej przeciwnika, a więc zadanie wykonywane również na korzyść sił powietrznych, ponieważ jeżeli obrona będzie powietrzna zniszczona i tak dalej, będą warunki do działania dla sił powietrznych, utrzymanie przewagi w obszarze dowodzenia i prowadzenie głębokiego ognia wspierającego i głębokich uderzeń ogniowych samodzielnych w ramach ognia połączonego. Te zasadnicze zadania przytoczyłem tutaj, bo one się będą później przewijały w dalszej części prezentacji. Główne przeobrażenie zmiany pod systemie to przede wszystkim systemy bezzałogowe rozpoznawcze, systemy radiolokacyjne i wysunięci obserwatorzy. Tutaj sygnalizuję tylko tę pierwszą część, gdzie mamy systemy sensorów, co jest zaznaczone tym owalem, gdzie mamy do czynienia z systemami bezzałogowymi, stacjami radiolokacyjnymi, bo takie zostały również siły zbrojne, takimi Ukrainy zostały wsparte i one przyczyniały się do wykrywania, ale szanowni państwo, możemy na podstawie danych z tych systemów jedynie reaktywnie zwalczać artylerię po wykryciu ich na podstawie trajektorii, określenia miejsca stanowisk ogniowych na podstawie trajektorii lotu pocisków, a więc jest to jedynie reaktywna forma walki. Poza tym wszystkie inne sensory, te, które są w stanie dostarczyć współrzędne, spełniające wymagania przede wszystkim dokładności, terminowości i wiarygodności, i które to mogą być użyte do rażenia przez poszczególne systemy. Kolejne trendy, obecność rakiet, pocisków kierowanych, broń termobaryczna używana tutaj przez stronę Federacji Rosyjskiej, amunicja kasetowa kolejny trend, wielowarstwowość obrony przeciwpancernej. Jeśli chodzi o rakiety, pociski kierowane, zarówno w roku 2014, jak i później po wybuchu wojny, mieliśmy tutaj ogromną przewagę ilościowo-jakościową. Mam na myśli systemy Iskander. Mamy tutaj na zdjęciu start takiej rakiety. Strona ukraińska dysponowała systemami toczka U po modernizacji, systemami rakietowymi rakiet taktycznych starszej generacji. A tutaj taka ciekawostka. Otóż w tymże zestawie umieszczono środki walki radioelektronicznej po to, ażeby zmylić co do faktycznych zamiarów, spowodować reakcję systemu obrony powietrznej i zakłócać elektronicznie. Brytyjski podoficer, który znał się na tych kwestiach po tym, jak New York Times to opisał, stwierdził, że uczestniczył w wielu pracach w Afryce, w Iraku, ale czegoś takiego w życiu nigdy nie widział, jak stwierdził. I zamieścił zdjęcie tych środków, prosząc o to, aby pomóc mu w ich identyfikacji. Co to takiego jest? Okazało się właśnie, że to są te tak zwane wabiki, środki walki elektronicznej, które miały zmylić, spowodować reakcję i przy okazji jeszcze zakłócać. Tak one wyglądały na jednym ze zdjęć. Były umieszczone w głowicy rakiet Iskander. Uderzenia były wykonywane wyprzedzająco w tych celach, o których już mówiłem i które są widoczne na slajdzie. Czyli mamy taki aspekt mylenia jednocześnie walki elektronicznej i połączony z uderzeniami rakietowymi.
A po wystrzeleniu takiej rakiety, reakcji systemów, następowało to uderzenie docelowe, tak można je określić. Amunicja specjalna, pociski termobaryczne, system Tornado, wersja Smierć BM-30, po modernizacji według różnych źródeł zasięg przekroczył 100 km. Amunicja kasetowa, tutaj mamy zdjęcia z marca 2022 roku. Niezwykle niszczycielskie pociski paliwowo-powietrzne. TOS-1, TOS-1A następnie i ostatnio spotkałem się z informacjami, że trzecia generacja tego uzbrojenia została przygotowana. Podwozie wzięto z pierwszego typu TOS-1, a część tą artyleryjską z kolejnych wersji. I o ile te systemy, dwa pierwsze, mają do kilkunastu, od kilku do kilkunastu kilometrów zasięg, to przewiduje się, że TOS-3 może mieć nawet do 24 kilometrów zasięg. Niezwykle niszczycielskie, które zabierają tlen i niezwykłą siłę niszczącą posiadają. No i nowe systemy minowania narzutowego, trudno powiedzieć na jaką skalę użyte, ale były używane, wprowadzone w 2020 roku, tak zwane ISDM, skuteczniejsze w użyciu, aniżeli minowanie narzutowe przy użyciu artylerii rakietowej. Przy czym musimy pamiętać, tutaj zaraz będę o tym mówił, odnosząc się do artylerii lufowej i rakietowej, że tutaj te systemy są dość zróżnicowane. Ja mówię, że znaczy od minowania narzutowego systemu Grad na przykład, tak? Bo one są dedykowane, tam mamy dwa pakiety 5 na 5, czyli 50 rakiet na takiej wyrzutni tego systemu minowania narzutowego. Obrona przeciwpancerna. Przede wszystkim w tym konflikcie, w ofensywie letniej czy zimowej w latach 2015-16 dał się zauważyć tak zwany dylemat lekkiej piechoty. Polegało to na tym, że przy powszechnym oddziaływaniu wojsk pancernych, czołgów, umieściłem również tutaj u góry dwa czołgi, no bo najlepszą bronią przeciwpancerną są czołgi, tak? Że tam po prostu strona ukraińska musiała się spieszać daleko od linii frontu, udawać się następnie do walk. Nie miała tej osłony po prostu przed środkami na wprost, po wydatnych donacjach, wzmocnieniu i tak dalej, ale również i własnych, bo tutaj mam na myśli system Korsarz i system Stunga P. Ta obrona przeciwpancerna odegrała rolę ogromną w obronie Kijowa. I mamy tutaj sytuację z 26 lutego, gdzie te siły Federacji Rosyjskiej, siły przeciwnika zostały rozbite na podejścia, na tych drogach, na podejścia do Kijowa, również i przy użyciu amunicji naprowadzanej laserowo przeciwpancernej przy wsparciu sił ukraińskiej obrony terytorialnej do tej walki bliskiej, gdzie na tych kolumnach one zatrzymane mogły być po kolei metodycznie rozstrzelane, zniszczone te podchodzące właśnie kolumny. Był to luty, później początek marca, więc szły po drogach i zostały tutaj zatrzymane, zniszczone. Stąd też wynika potrzeba, no nie tylko w tego typu sytuacjach, ale i w innych, zapewnienia wielowarstwowości tej obrony przeciwpancernej. Mam tu na myśli przede wszystkim zasięgi, szerokiego uwzględnienia warunków terenowych. Chociaż dla nowych systemów to jest troszeczkę inaczej, no ale to też, tak jak mówię, czas to pewnie na inną i szerszą dyskusję, ale poświęconą stricte obronie przeciwpancernej. Kolejne tendencje 789, powiedziałbym, że klasyka nadal w grze, dominacja wojsk lądowych, pełne potwierdzenie idei wojny sieciocentrycznej, dysponowanie skalowalnymi zdolnościami, a więc zróżnicowanymi, gdzie możemy zdolności dobierać w zależności od sytuacji, charakteru celu, potrzeb taktyczno-operacyjnych na polu walki. Mamy, szanowni państwo, początek. Na początku były to środki
że tak powiem, równorzędne, ale z ogromną przewagą ilościową, masowością. Nazwałem ją tutaj przewagą ilościowo-jakościową. Działa począwszy od 203,2 poprzez cały szereg systemów kalibru 152 mm. Łącznie z moździerzem 240 mm po stronie tutaj Federacji Rosyjskiej, który wyrządzał ogromne szkody i mamy tutaj przykład jego zniszczenia w grudniu roku 2022. Strona ukraińska początkowo dysponowała tutaj środkami podobnymi, niemalże tożsamymi. Kiedy to nastąpiło wyraźne wzmocnienie ze strony zachodniej w postaci różnorodnych dział, począwszy od amerykańskich M777 poprzez nasze kraby, polskie kraby, poprzez Panzerhaubice 2000, poprzez francuskie haubice Cezar, poprzez szwedzkie systemy Archer wraz z porozumieniem na podstawie porozumienia balistycznego z nową amunicją. No i używane, tak jak mówiłem, w obronie przeciwpancernej przez stronę ukraińską pociski Krasnopol M i pociski Kwitnik, pociski Excalibur. Tutaj ostatnio czytałem, że ich skuteczność mocno spadła. W internecie to opisywano ostatnio, mocno spadła z uwagi na to, że no, znaleziono sposoby na ich zakłócenie. W tej chwili trwa walka, tak jak wyścig pancerza z pociskiem, trwa walka elektroniki ze środkami radioelektronicznymi, które przeciwdziałają. To tutaj możemy zaobserwować. Oceniam również, że właśnie było to nic innego jak budowanie przewagi jakościowo-ilościowej. Za sprawą tych właśnie wzmocnienia tymi systemami artylerii kalibru 155 mm. Zdarzały się przypadki, że system, najbardziej tutaj właśnie system ten 2S7 Pion, zasięgiem nawet do 40 km, jednak przegrywał walkę ogniową, kontrogniową w pojedynkach ze szwedzkim systemem Archer ogniowych po ich wprowadzeniu. Czyli przewaga ilościowo-jakościowa, a po drugiej stronie mamy budowanie przewagi jakościowo-ilościowej. W zakresie artylerii rakietowej również ta przewaga ilościowo-jakościowa dała się zauważyć. Systemy różnego typu, wyrzutnie systemu Grad, to jest tutaj u góry 122, 40P oznacza 40 prowadnicz, system 222 mm, Huragan na dole, tutaj zdjęcie, 16 prowadnic 220 mm i system Śmierć, jego nowsza wersja Tornado, o której już wspominałem. Ale tutaj mamy też te starsze wyrzutnie 300 mm, 12 prowadnic, a w wersji zmodernizowanej 6 prowadnic. No i mamy tutaj stronę ukraińską, artyleria rakietowa i wzmocnienie, kiedy to trafiły systemy M142 HIMARS, ale nie tylko, bo również i też systemy gąsienicowe, 270, M270 MLRS, brytyjskie, również i francuskie, wersja, jeśli dobrze pamiętam, nosi oznaczenie GPU, francuskie, wersja wyrzutni M270 MLRS. Do tego pociski, włącznie z pociskami o zwiększonym zasięgu i rakiety, te, które były na wyposażeniu M39, zawierające 950 podpocisków w głowicy. One spowodowały, szanowni państwo, że tutaj tak na tym slajdzie może jest to niezbyt niedostatecznie zobrazowane, spowodowały od razu odsunięcie logistyki i innych elementów ugrupowania bojowego i wydłużyły linię komunikacji, zaopatrzenia, pozwoliły oddziaływać na znaczną odległość, zapewniły przewagę, jeśli chodzi o zasięg ognia, jego moc również. W związku z tym oceniam, że budowana jest przewaga jakościowo i dość się ważna sprawę tychże właśnie wyrzutni artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Triada sieciocentryczna w praktyce, połączenie sensorów, decydentów i efektorów. Tutaj mamy zdjęcie z 23 roku,
uderzenia na kolumnę wojsk w obwodzie zaporowskim. Przykłady z maja tego roku, gdzie nasze kraby służące w 40 Brygadzie Artylerii za pomocą amunicji minowej przeciwpancernej unieruchomiły pojazdy, stwarzając dogodne warunki do ich niszczenia przez inne siły i środki. System małej mocy, ale wystarczający do tego, żeby unieruchomić, zerwać go silnicę, uszkodzić układ jezdny, spowodować zatrzymanie kolumn, czy to czołgów, czy bojowych wozów piechoty. Teraz, szanowni państwo, zobaczymy właśnie z tego wydarzenia. Poniżej na zdjęciu jest przekrój przestawiony takiego pocisku. To jest sprawa z marca tego roku. Ja teraz postaram się szybciutko udostępnić. Ten film jest akurat bez dźwięku. Minowanie narzutowe tym systemem następuje. Widzimy tutaj spadające pociski, zawierające miny przeciwpancerne i zbliżającą się kolumnę czołgów bojowych. O, już pierwszy najechał na te miny właśnie ustawione zdalnie narzutowo przez system artyleryjski kalibru 155 mm. No i mamy widoczne efekty oddziaływania. I wracamy, szanowni państwo, ponownie do prezentacji, a więc obraz, w jaki sposób nasze haubice walczą w Ukrainie. Trzeba powiedzieć o rozwoju własnych zdolności strony ukraińskiej, bardzo mocnym również. Mam tutaj na myśli pociski przeznaczone do zwalczania celów nawodnych. RK-360 Neptun, modernizacja pocisków rakietowych 300 mm Wilcha M do systemu Smierć, konstrukcje haubicy Bogdana 155 mm, a więc już w standardzie kalibru używanym na Zachodzie. Tutaj zdjęcie pochodzi z grudnia roku ubiegłego. Przeciwpancerne pociski kierowane Korsarz i Stunga P. Donacje, między innymi tutaj zaznaczam jedynie wybrane niektóre. Pociski Atakams, inne typy, pociski 155 mm, które mają zwiększony zasięg. Trudno doszukać się informacji, wiedzy na ten temat, ale takie systemy istnieją, które pozwalają artylerii lufowej oddziaływać na odległość 70, a nawet według ostatnich informacji 100 i więcej kilometrów. Szczątkowych informacji zaznaczam. Do tej pory w artylerii stosowano dwa sposoby zwiększenia donośności. Pierwszy to gazogenerator, tak zwany, umieszczony w dnie pocisku, generator gazów prochowych, albo silnik rakietowy. Oczywiście to się odbywa kosztem ładunku, kosztem miejsca w pocisku, że tak powiem.
no bo silnik rakietowy zajmuje miejsce, a więc tego ładunku może się zmieścić odpowiednio mniej. Ale zastosowano tak zwane silniki strumieniowe, które wykorzystują tlen do spalania z powietrza, a nie z utleniacza, jak w przypadku silników rakietowych, a zatem jest nieco więcej miejsca na ładunek, a ponadto pocisk może osiągnąć większą donośność. Czy takowe są, trudno powiedzieć, w tym konflikcie stosowane. Możemy się tylko tutaj domyślać. Być może zostały przekazane, nie mam tutaj konkretnej wiedzy na ten temat, ale są takowe takie rozwiązania, które pozwalają razić głębiej również artylerią lufową. Systemy obrony powietrznej, o tym słyszymy, czytamy na co dzień. No i zaznaczyłem tutaj siły powietrzne, które mają dotrzeć w najbliższym czasie na Ukrainę. Czyli z jednej strony rozwój własnych zdolności i donacje stwarzające możliwość rażania celów w głębi, w ramach budowania jakości, budowania pewnych zdolności, bo chodzi o to, szanowni państwo, żeby walczyć ogniem, a nie walczyć ludźmi. Zawsze ogień w głębi oszczędza krew w bezpośrednim starciu. Im więcej zredukujemy, osłabimy potencjał przeciwnika w głębi, tym mniej krwi stracimy w bezpośrednim starciu. Dlatego to jest niezwykle istotne. No i zwiększenie zdolności rażenia w głębi, system HIMARS i chodzi o to właśnie amunicję, pociski ATACMS, które w ramach tej kolejnej transzy miały dotrzeć i wydatnie wzmocnić tutaj stronę ukraińską kalibru 610. Jeśli chodzi o głowice, to mamy tutaj całą masę tychże głowic. Ta pierwsza M39, tak jak mówiłem, 950 podpocisków, a z kolei ta, która leci dalej, 300 km, ma takich pocisków 300. Kolejny typ, przeciwpancerna 13, tak zwanych Brilliant Anti-Tank, które się uwalniają z głowicy i atakują cele czołgi z górnej półsfery, typowo przeciwpancerne, ale zasięgiem do 145 km. I kolejne głowice precyzyjnego rażenia, pionowego rażenia i takie, które mogą wybuchać w powietrzu, mogą mieć opóźniony zapłon do rażenia, zapalnik ustawiony na opóźnienie, gdzie wlatują wtedy w budynek i wybuchają dopiero w piwnicy, jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej. A więc jakie systemy, ja tylko tutaj sygnalizuję, jakie mogą być pod kątem całej rodziny pocisków. Ale o tych pociskach tutaj słyszeliśmy w ramach tej ostatniej pomocy uchwalonej w kwietniu i tak dalej. One mają trafić i przyczynić się tam do zmiany i stworzenia możliwości oddziaływania w głębi, redukcji potencjału i oszczędzania tej krwi, jak powiedziałem, w bezpośrednim starciu. Problem kolejny to problem żywotności artylerii, wyzwania szkoleniowe, logistyczne dla artylerii. Problem żywotności związany przede wszystkim z przetrwaniem na polu walki. Czynniki, które sprzyjają zachowaniu żywotności, to zasięg ognia, opancerzenie, manewr, ukrycie, maskowanie, w tym maskowanie w elektrospektrum. Mylenie, również obrona powietrzna, której środki i systemy artyleryjskie wymagają, jak też obrona antydronowa. To, co sygnalizowałem, szanowni państwo, te kwestie, żeby artylerię wykrywać w rejonach rozmieszczenia, w momencie ich wyjścia, w innych newralgicznych miejscach terenowych typu skrzyżowania, mosty, wiadukty, przepusty, zanim jeszcze osiągnie gotowość na stanowiskach ogniowych w ramach proaktywnego, czyli uprzedzającego zwalczania artylerii. Pozostałe kwestie były między innymi tematem konferencji poświęconej przyszłości artylerii w roku ubiegłym, gdzie jako główne problemy szkoleniowe wymieniano różnorodność systemów, jak w takich warunkach, przy takiej różnorodności systemów szkolić.
taktyka, techniki, procedury, wyszkolenie sztabów, koordynatorów wsparcia ogniowego, no i przedsięwzięcia ochrony, o których już tutaj wspominałem. Ukrycie, w tym maskowanie elektroniczne, mylenie. Taka ciekawostka, mnóstwo makiet produkcji czeskiej, jeśli dobrze pamiętam, stosowano na Ukrainie. Makiet wyrzutni M142 HIMARS w ramach mylenia na polu walki. Logistyka, również skomplikowany problem, różnorodność systemów, a w związku z tym, jak obsługiwać, ewakuować, remontować wobec intensywności i dynamiki wojny. Dochodziło często do skrajnej eksploatacji tego sprzętu, ale jeżeli był wybór, czy strzelać, czy zginąć wobec, pod naporem, tak, przeważających sił, no to wiadomo, że wybierano to pierwsze rozwiązanie. W związku z tym systemy były mocno eksploatowane, wymagały obsług, remontów i tak dalej. Dostępność podzespołu związana z tym części zamiennych, no i zaopatrywanie w amunicję. O tych problemach amunicyjnych słyszeliśmy tutaj. Wydaje mi się, w mojej ocenie, że powoli to już pewnie to się zakończyło, bo widać, że już pewne elementy wskazują. Będę powiem o tym pod koniec wykładu, że artyleria wraca ponownie do gry i zaczyna odgrywać i zaznacza swoją rolę. Takie najważniejsze kwestie, które były tutaj przedmiotem na tejże konferencji w roku ubiegłym. Kolejne kwestie, je już sygnalizowałem bardzo króciutko, zatem znaczenie obrony powietrznej, przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. Jest tak, że artyleria, wykonując swoje zadanie, chroni wojska własne, ale z drugiej strony sama wymaga ochrony, obrony przy dużym zagrożeniu antydronowym. Wymaga również ochrony przy intensywnym oddziaływaniu ofensywnych środków walki radioelektronicznej, również wymaga tejże ochrony. Z tym wiąże się również oddziaływanie informacyjne, cyberprzestrzeń i tak dalej. Tutaj mamy pokazane, jak strona rosyjska montuje zagłuszarki po to, żeby antydronowo chronić ten niszczycielski system TOS-1A, akurat tutaj na zdjęciu, o którym wspominałem. Typowe zagłuszarki antydronowe. Jak powiedziałem, podobnie jak pancerz z pociskiem, tak tutaj te środki toczą ze sobą walkę na częstotliwości, tak można powiedzieć, w cudzysłowie, rzecz ujmując. I obserwujemy pewne okresy, kiedy drony i inne środki nasycone elektroniczną mogą działać, i następnie obserwujemy okresy, kiedy są one zagłuszane, włącznie z fizycznym niszczeniem. Tutaj widzimy, oprócz tego, że jest siatka nałożona na ten system, to widzimy jeszcze tę, że właśnie specjalnie zamontowaną zagłuszarkę. Systemy rozpoznawcze, sensory, systemy bezzałogowe, bojowe i systemy autonomiczne, to o czym wspominałem na wstępie. Bojowe, bezzałogowe, tutaj mamy po prawej stronie Lancet, Skalpel, dwa systemy, które dają się mocno we znaki, również artylerii. Na pierwszy rzut oka wygląda, że ten jest nowocześniejszy, a to nieprawda, bo Skalpel jest już unowocześnioną, zmodernizowaną wersją dronów bojowych pod tytułem Lancet. O dronach Shahidach tutaj mogliśmy słyszeć, oglądać. Coraz częściej, szanowni państwo, pojawiają się pojazdy autonomiczne, nie tylko powietrzne, ale również lądowe, morskie. W sobotę tutaj informacja do nas dotarła o utworzeniu wojsk dronowych, tak? Ja je nazywam pojazdami autonomicznymi, powietrznymi, lądowymi, morskimi. A potocznie zwane są tutaj właśnie dronami. Tutaj mamy systemy do rozminowania na zdjęciach przede wszystkim, ale nie tylko, bo armadillo, karabin autonomiczny, maszynowy, który może gdzieś tam sobie podjechać, zająć stanowisko ogniowe i prowadzić ogień bezobsługowo, że tak powiem.
a więc systemy autonomiczne, te tendencje, które nam się tutaj coraz więcej. I artyleryjskie nowości z dnia dzisiejszego. Również artyleria, rosyjskie czołgi zatrzymane koło Bachmutu. Żołnierze pokazali nagranie w miejscowości Czasiw, w pobliżu miejscowości Czasiw Jar, to jest kilkanaście kilometrów od Bachmutu na zachód. Bachmut został zajęty, a o Czasiw Jar to toczą się wciąż walki. I jednostki specjalne opublikowały nagranie w dniu dzisiejszym, gdzie artyleria zniszczyła czołgi typu T-72B-3M, T-90 i bojowe wozy piechoty BMD-4M wraz z załogami. Troszeczkę, szanowni państwo, się rozgadałem, ja zrezygnuję z tego, bo stracimy 5 minut, a chciałbym zostawić czas na dyskusję, pytania może ewentualne. To nagranie, link mam tutaj do niego, nie będę się do niego odwoływał, chociaż jest niedługie, bo trwa około 2,5 minuty, jednak w tej sytuacji, że zbliżamy się do końca, zrezygnuję i przejdę do wniosków. Jako pierwsze, z uwagi na dyspozycyjność, zasięg, czas, możliwości bojowe, artyleria w znacznym ciągu pozostaje głównym kreatorem siły ognia i zasadniczym środkiem wsparcia wojsk połączonych. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dodałem tutaj 360 stopni kąt, czyli dookoła, tak? Z uwagi na ogniskowość walki, że można się spodziewać przeciwnika w zasadzie z każdej strony. Jest niezawodna również podczas rażenia celów w głębi, aby walczyć ogniem, a nie ludźmi, ale również i we wsparciu wojsk walczących. Obok wzrostu możliwości opancerzenia, manewrowości, ochrony, tutaj manewrowość nieco się kłóci z ochroną, tam możemy mówić o użyciu, taktyce użycia w sposób rozśrodkowany, rzadko spotkać jest pewnie, już o dywizjonie nie mówię, ale baterie w całości, środki rozśrodkowane manewrują, ale wciąż głównym czynnikiem pozostaje zasięg ognia. Jeżeli mam przeciwnika w swoim zasięgu, a on nie jest w stanie mnie dosięgnąć, jest to zasadniczy aspekt zachowania żywotności. Potwierdziły się w pełni założenia sieciocentryzmu, sensory, decydenci, efektory połączone w system pozwalają skutecznie skrócić czas reakcji, zwiększyć dokładność i prowadzić ogień czy też uderzenia w czasie rzeczywistym. Rola proaktywnego zwalczania artylerii, o której wspominałem, wyzwania w zakresie systemu szkolenia, logistyki przy tak dużej liczbie systemów różnego typu, przy konieczności obsługi, ewakuacji, remontów. Tutaj pewne symptomy i pewne źródła, z którymi się spotkałem, świadczą o tym, że w tej chwili filozofia podejścia tego typu, że szkoli się kompleksowo do obsługi, do remontów, stronę ukraińską na poszczególnych systemach, zanim one zostaną przekazane, żeby było to jak najmniej uciążliwe, a jak najbardziej efektywne, zabierało jak najmniej czasu i przynosiło jak najwięcej korzyści taktyczno-operacyjnych. Uderzenia rakietowe, oczywiście zagrożenie, przewaga ilościowa dla infrastruktury, ludności cywilnej również. Przy tym niekonwencjonalne metody uderzeń, na przykład systemem S-300 do bloków mieszkalnych. Mieliśmy w sobotę atak na centrum budowlane, tak, w Charkowie. Początkowo była mowa o systemach innego typu, ale się okazało, że to były kierowane bomby lotnicze. Później to sprostowano. Jeśli chodzi o obronę przeciwpancerną, raczej ograniczenie idei odwodów na rzecz zasadzek przeciwpancernych organizowanych na kierunkach podejścia. No i wysoce śmiercionośny charakter, skutki użycia artylerii. Jak sygnalizowałem na wstępie, ponad 80, nawet do 85% strat. W tej chwili no wiemy, że ogromnym zagrożeniem są siły powietrzne, różnego typu pociski, bomby, którym skrócono zasięg, ale za to zmieniono zapalniki, aby mogły radzić skutecznie cele nieopancerzone.
bomby z uniwersalnym modułem szybowania i kierowania, trudno powiedzieć, ale na pewno w dalszym ciągu ten udział artylerii jest znaczny w tej wojnie i w dalszym ciągu odgrywa ona bardzo ważną rolę. Wybrane pozycje w bibliografii, tutaj szanowni państwo, nie chciałem, aby było takie wrażenie, że informacje pochodzą ze źródeł niesprawdzonych i tak dalej. Mamy szereg opracowań nowych, świeżych, z różnych instytutów, bardzo poważnych instytucji światowych, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Grecji, z Hellenic Foundation for European Foreign Policy, pozycja numer 6, szereg opracowań datowanych tak od 2002, najwięcej 2002-2003, 2023 rok, traktujących o tych kwestiach, głównie w kontekście środków wsparcia ogniowego, artylerii. Więc tak jak pan profesor Sułek ostatnio na swoim wykładzie stwierdził, że roboty jest mnóstwo, nie ma czasu, żeby to wszystko przerobić, przeczytać i tak dalej, tak tutaj zapoznałem się tylko z niektórymi, będę pracował dalej i zgłębiał, bo tych materiałów jest coraz więcej, są coraz ciekawsze i coraz, że tak powiem, większy obraz dają również nie tylko w zakresie wojsk rakietowych i artylerii, ale i w tym ujęciu ogólnym. Dziękuję bardzo za uwagę. Jestem otwarty na dyskusję i pytania.